Ale nice! Ale mocny! Ale mocny! Ale duży szczupak, to jest właśnie to. Piękne. Jak dasz mi kulki, bo się zapomniał ptaszyk. Walczy jak sandacz. Teraz moja spływa. I'll be back. Uj. Jakżeś zapomniał kulek? No zapomniałem. A bo tata ci zapomniał wziąć. No tata. Panie, ja zapomniałem kulek? Zobacz sobie tu i zobaczymy, za chwilę porównamy, ile ty masz. Na ten, jo zapomniał, że ja wziąłem od ciebie jedną kuleczkę, malutką, żeby nie było, bo powiedział, że połapał na nią. Pewnie on połapie, ja nic. Siema, siema, ziomki, ludkowie. Dzisiejszy jest trzeźwy, dzisiaj bardzo dobrze czuję. Dzisiejszy przyjechał na rybki ze synkiem, z Dominikiem, z Nosalem, ale takiego prezesa mieć, zanęta ci do kulki, ci do wszystko, ci do ciekawe, czy jakiś obiad zrobi. To mnie ciekawi. Ciepiemy. Tata, ta woda ma 30 hektarów, a ty ciebie stan kajochy tu. A ja liczę na tego synka, wiecie, żeby nam dzisiaj szkoła pokazał. Drodzy widzowie, muszę wam się pochwalić, bo mam już opłaconą kartę wędkarską na Czechy. To zapraszam, chodźcie, pokażę wam nasz apartament. Budę. Budę? No to jest nasz apartament. Na razie to wygląda tak. A końcowy... Trzeba posprzątać, trzeba dach zrobić. Końcowy efekt to pokażemy później, jak to będzie wyglądać. Łóżka rozstawimy, wszystko będzie elegancko. Piec trzeba wstawić. Piec. To jest perfekt na czterech gości. Nasza kuchnia. Warunki jak Robinson Crusoe. Tutaj nasze łodzie są, na których pływamy po jeziorze i łowimy niesamowite ilości ryb. Holendrzy mówili nam, że jest trzecia łódka, ale... Nasza stacja dobiera do tego, do czyszczenia ryb. A tutaj nasza przystań. Połowa naszej ekipy. Wylądowali szczęśliwie. Nice. Bezalkoholowy Leszek. Żyłeczki naprężone. Pierwszy rzut wykonany. Dzisiaj takie typowo wędkarstwo pod parasolem. Od rana pada, ale jest jeden plus. Plus 10 stopni. To jest 10 plusów. Lepsze to niż 0. Adik, chodź zobaczyć, jak kowrotek tyrkoce, ten nowy. Chodź ci pokażę, jak damy piszczą, chodź. Pierwsza rybka. Drugiej wędki dalej nie mam rozłożonej, a już powoli kończę. Adik, chodź posłuchać, jak on tyrkoce. Domin, pokaż ten kołowrotek, no, pokaż. A, nówki. A nie wiesz, kto mi je prezentował, Adik. Ty masz dobrego kolegę. Adik dojechał do sklepu, mówi, kupse. Kupse, nowe.
Ja ci sprezentuję je. Jest. Jest i on. Jest mistrzu. Kacper, jest ryba. Jest mistrzu. Pokaż. Jest taki. Ładny. No panowie, końcowy efekt naszej budy. Ja wam pokażę. Tu kulery stoją. Solary, żeby baterie i światła były w środku. Się ładuje, telefony. Tu akurat sygnału nie ma, ale chłopacy tam, nie wiem, coś tam filmy jakieś oglądają sobie albo coś, jak się nudzą. Pokażę wam, jak w środku wygląda. Tam jedna giwera, tam w rogu następna. Cały czas tam siedzieć? Tu nasze łóżeczka. Cały czas tam w gumakach. Są cztery, bo nas jest czterech akurat. To jest sukienki. Teraz. Tutaj, teraz po mięso. Tu sam poranek. Akurat żeśmy wrócili z łosia z polowania. Pierwszy dzień polowania. Łoś upolowany. Pierwszy raz nam się tak zdarzyło. Pierwszy dzień żeśmy upolowali łosia. Kiedyś było drugi dzień, teraz pierwszy, coraz lepiej. Dwa lata temu akurat nic. To jest końcowy efekt naszej budy. Solary, jak widzicie, żeby ładować. No, zostawiamy naszą wyspę, płyniemy po łosia, którego Maciek upolował. Jak widzicie, chłopacy płyną w drugą łódkę. Tu jest nasza plaża. Mamy wszystko praktycznie. Przypłynęliśmy tutaj, bo tu chłopacy Holendrzy ostatnią łódkę znaleźli, która była zatopiona w wodzie. Ją wyciągli, naprawili, dziury połatali. Jest dosyć duża, taka jak ta, co my pływamy, bo tamtą, co chłopacy mają, jest bardzo mała. Nie jest taka stabilna jak te większe. Także idziemy ją obczaić. Widzicie, leży tutaj w krzakach. Nice boat, man! Chyba się zamieniamy, wiesz? Wy sobie weźmiecie tam, co my pływamy, a wy... a my tą. Otwierający dzisiejszą zasiadkę. A, Dawin. Chodź go, Andrzejku, wypuścimy fajnie. Uciekaj, młody. Urośnie jeszcze tak z 5 centów. Idzie. Idzie w trzcinki. Jo, zaraz na spławik rzucą. Adik. Zostaw ten telefon. Tyś przyjechał na ryby. Adik. A nie telefon oglądać. No ja wam powiem, że Domin nam chyba dzisiaj po dupie da tutaj. 5 minut i drugie branie i ciągnie. Tutaj trzeba, Andrzej, dopowiedzieć widzom, bo nie wiedzą. Dostaliście wszyscy tą samą zanętę i wszyscy dostaliście te same kulki. Możecie używać to, co mam. Wszystko to samo. Ale tutaj chyba widać klasę wędkarza. Oczywiście żartuję, nie? Zaraz zobaczymy. Dźwigam się, dźwigam się. Podrzucę go. Jak widzicie, tam siedzę niecałe 5 metrów od niego. Zaraz mu to na krzyż rzucę. Zobaczymy, czy to, co będzie. Oczywiście my sobie tak żartujemy, więc... Hej, to jest. Nie Domin. Ma żadnej spiny tu już przy brzegu. Hej, to jest. Pokaż, bo ludzie chcą karpia, nie ciebie oglądać. No też tak mam nadzieję, że właśnie my nagrywamy po to te filmy, żeby ludzie pokazać ryby, a nie nas. Bo my to jesteśmy niefotogeniczni, a tym bardziej nie nadajemy się na nagrywanie filmów. Ale rybkę możemy pokazać widzom, nie?
Już go widać, pomalutku znowu wyszedł. Taki sam, jeden roczny. To był ten sam, on ma nawet tą samą kulkę, patrz. To był ten sam, to jest ten sam, ja wam mówię. On go po prostu zamiast wypuścić tak normalnie, to... To go zapiął, nie? To go zapiął. Zapiął go i... Nie. No i taki, zaraz wam go zaprezentuję. I kolejny taki szkrabek, ale rybki biorą. No, ponad 40 domin ma, tam ma bez problemu. Ponad 40, no. Idzie. Domin. Widzicie, tam była ta kulka, on ją zostawił. Drugi. Adik, czekamy na ryby, Adik. Bo nie chciałbym być tylko bohaterem tego filmu, nie chciałbym. Niech się chłopaki też troszkę postarają, nie? Zmienią haczyki, bo coś mi się to nie podoba, ta woda tu. Może teraz się coś uda. Będziemy widzieć. Tu akurat musimy powoli przesmyk płynąć, bo kamienie są i można zahaczyć silnikiem. Woda opadła z 30 cm od tamtego roku. Były susze, pożary, tu lasy są spalone niedaleko nas. Ale masz silnik w wodzie? Nie słyszę cię w ogóle, co mówisz. Bo tu jest kamień, pod kamieniem. Podniesiesz go? O, dlatego stanąłeś, ale tu można było płynąć. Tu właśnie daleko, zaraz będzie widać kamień, który Maciek na nim siedział i właśnie polował, właśnie z tego kamienia tam siedział i polował właśnie tego łosia po drugiej stronie. Bardzo komfortowa sytuacja, bo łoś leży od brzegu 15 metrów. No, żeby tak później go wynosić kawałka. Ostatnio co wynosiliśmy, to chyba nie jest 300 metrów przez las, taki kurde konkretne chaszcze. No tutaj jest kurde, można go rzucać do łódki prawie. Z kamienia. Panie. Już pokazywałem kamień. No, Brzesiu, idź, pokaż, bo... Nie jest największy monster, ale na pierwszego może być. Kończą robotę. Jestem skupiony na obcinaniu, muszę... Nie mogę komentować, bo mogę się zaciąć. No dzisiaj właśnie po udanym polowaniu na łosia właśnie obrabiam polędwicę z tego zwierzęcia. Dzisiaj będziemy mieli polędwicę z gryla z łosia. Mam nadzieję, że będzie dobra. Wygląda na sporą. Czerwone mięsko. Ale to jest niestety łoś, także jest spora dlatego. I nie będę już będzie smakować. Do tego naleweczka z czarnej porzeczki. Będzie pięknie. Tu mam, jak mówiłem wcześniej, te solary, co żeśmy zainstalowali na światła. Tu mamy dwa, jeden na stół, na kuchnię. Jeden tutaj, bo tu w pokera się gra w nocy. I jedno światełko tutaj z boku, jak gotujemy, żeby było widzieć. Niektórzy w nocy lubią jeść. A ja na spokojnie, przyjdzie kolej, żeby ja będę wyciągał ryby. Kacper, idź tam do uju, bo ta kulka piękno. Idź. On nie patrzy teraz, on teraz kameruje. Boż? Ja. Widział? Nie widział? Nie. Na drugi raz weź kulki też.
się to ten festo. Żółt po ryba. Trzeba prezesa zniszczyć. Myślę, że ma nowe kołowrotki, kurde, bohatera, gwiazdora. Widzę tu gwiazdorzył nam. Domin nam tu daje po dupie. No, chyba wyjdzie tak, że ja się nie nadaję na te ryby. To bynajmniej grilla zrobię. Kiełbaskę jakąś albo coś. Chyba w tym najlepiej będzie. Z tego wszystkiego. Ty to jak ja mam takie podwawelskie, to jak ja to zmieszczę na tego grilla? Takie mam, tak. Potroisz, wiecie, jak wędkarze to mówią, takie, nie? Patrzę, nie robiłem jeszcze go, to nie wiem, czy to ma Domin za patent. Akurat ale... to jest od Adika grill, ale taki ale przyjazny, ja... lekki, jeżeli chodzi o wyjazdy. Jose trafić nie umiem. Ja? Jak to go dają stare przysłowie, włosów nie ma ja. To se trafić nie umisz. To już dawno nie trafiane było. Ten palnik se wyciągnij, Andrzeju. Palnik to ja muszę iść po ten. To ja mam w aucie. Dansko, chłopaki niech robią grilla. Ja tu będę dalej wyciągał ryby. Tutaj już był trzeci karp. Tylko go nie nagrywaliśmy, bo taki sam znowu. Mówię, jak coś się pojawi u chłopaków albo u mnie większego, to wtedy dogramy. Ale same takie, jedna rodzina, 42-43 cm. Ale nie, że narzekam. Ja się bardzo cieszę, wam powiem szczerze, bo coś bierze. Tym bardziej, że mamy luty. I w lutym, ledwo co lody stopniały, rybka bierze. Kaczki już też. Gniazda robią pomalutku, pływają już rodzinnie, samiec z samicą, za chwilę będą młode, już powolutku do wiosny, wiecie o co chodzi, wiosna. W Polsce musisz powiedzieć, że jak chcą grać, przyjechać na łosia, to muszą się w szachy nauczyć grać. Rybka się smaży, sandacz, dzisiaj złupany. Słuchajcie, co rzut, to ryba tutaj jest. Robert ma następnego. Ja akurat teraz szczopaka mały szedł za blachą. Zerwałem. Sandacz. Robert ma sandacza. Jeszcze będzie woda, tu się woda gotuje chyba. Oni sobie robi herbatę. Chłopcy grają tutaj w szachy. Zaraz będzie poker. Midnight poker. Pieczu nie grzejemy, bo jest ciepło. Tu jeszcze kącek został łosia. Jak widać, tu jak widzicie, drużyna pracuje, szef siedzi. Ładnie chłopacy. Super, później Toni to musisz przykryć, wiesz, folią. Robert, szybciej, szybciej. Maciuś, jesteś idealny. Klapiotek jeść nie dostaniesz. To będę wkurzony chodzi. Nie zapracowałeś. To nie uważaj na moje panele, bo może być nieciekawie. Chłopacy w kinie siedzą. Puściłem im film, bo deszcz pada. Oglądamy Konana. Hey baby, I felt a kick. What do you want? A brother or a sister? Jeszcze tak żeśmy tu nigdy nie mieli. Zobaczcie jaka pogoda tu. Otwarte jeszcze chmury już się coraz gorsze robią. A tam już się robi niebezpiecznie. Chmura. My nie widzieliśmy, Robert do nas podpływa. Ej, chmurę macie z tyłu. Za island wypływamy, a tam już taki thunder z gościu, że my nie zdążyli dopłynąć. Na środku jeziora płyniemy, a tu tak waliło piorunami, gościu. Teraz moja spluwa. Och, ten zapach tego prochu. Chmury się takie robią tutaj, żeby...
jednak nie przestało. Jednak mamy 4 karpia. Adik tam przeklina z tyłu i mówi wypa do chałupy. Już mnie nie chcą nad tą wodą, zaraz coś czuję, że będę się topił. Jak mnie obydwaj wrzucą, a Kacper mi przywiąże kamień do głowy, żebym nie wypłynął. Jest kolejny. No i tak się bawił tą przynętą, aż popał. Zaraz się ciepniemy do wody z tymi rybami, na to samo wszystko hitumy. I na tym tam nie zależy, no, żeby się synek chycił. A jak już iść na hito, to jedź już do domu. Widzowie, ten już jest taki 48 nawet centymetrów. Najlepiej to sobie grilla zrobię, bo ja tego nie rozumiem w ogóle. Rzucamy praktycznie, nie wiem, 2-3 metry od siebie, na te same kuleczki, na tą samą zanętę, bo nawet dał mi dzisiaj, nie powiem, że nie. I on już 4 chyba karpia wyciąga, a ja nawet prania nie miałem. Zaraz mu wezmę, pójdę normalnie, wezmę swój stojak, swoje wędki, rzucę dokładnie na jego miejscu i zobaczymy, jak wtedy on złapie, a ja nie, to już nie będzie to nagrywane, co ja zrobię z jego wędką. No nie wiem, naprawdę nie wiem, co jest grane. Ta sama zanęta, te same kulki, te same chroboki, no wszystko. Już hoki pozmienił. Nic. Nie wiem. I nieraz jest taka sytuacja, że po prostu też kiedyś taką miałem. Siedziałem z ojcem jeszcze świętej pamięci nad wodą. Rzucaliśmy i w pewnym momencie już było tak, że spławik miałem 15 cm od jego spławika. Łowiliśmy obydwoje na kukurydzę, tam x lat do tyłu, nie wiem, 15-20 lat do tyłu. I ojciec też wyciągnął 3-4 karpie, a ja obok ten spławik stał, obok, coś nie pasowało tym rybom, no i ani dziubnięcia. I tym bardziej jeszcze byłem wtedy zirytowany, mówię, jak to jest możliwe, przecież to tak stało koło siebie, tak. Ten sam grunt, te same żyłki. No nie powiem, że to spławiki były te same, bo różniły się kolorami, no ale nic więcej. I właśnie też taka sytuacja była podobna, że po prostu czasami tak jest. Ale niech nie płaczą, bo jeszcze dzisiaj będą ryby. Jak już nie będą umieć, to ja im pozarzucam te wędki. Może musi ta ręka chycić tą wędkę. To też oczywiście żartuję. Nie chciałbym nic zgadać, Domin, ale wiesz, jacy są koledzy na rybach, nie? Trochę zazdrośni, tak? No to żadnej kiełbasy nie dostaniesz. Nic! Taki kawałeczek od ty. O, masz. Tyle. A daj skosztować. Tyle dostaniesz. Nic mu nie dowej. Kompletnie nic mu nie dowej. No. Nic. Niech se w duma. Jeszcze 2 karpie i zobaczysz, co się będzie działo. Tylko żebyś kamery nie brał, nie nagrywał tego. No sal, wiesz, ja tam idę na zadek obejrzeć, tam nie ma miejsca do synka, wiesz? No. Młody Adik już nie wytrzymał i mówi, wujek, mogę iść koło ciebie siąść? Mówię, dawaj, jak myślisz, że to coś zmieni, to dawaj, siadaj koło mnie i Adik go zaraz przeniesie na miejscówę tutaj, bo Adik twierdzi, że to jest po prostu miejsce, nic więcej. I już młody ciśnie. Niech przyjdzie, może mu się uda coś złowić. Tata, przynieś mi plecak, bo i tak ci nic nie bierę. To młodzi jadą ze starym Adikiem, popatrzcie. Tata, przynieś mi plecak, bo i tak ci nie biorą. Ale powiedz, Andrzej, dobrze se go wychował, nie? Tyś to tego syna dobrze se wychował, wiesz? Tak, wychował, a teraz mu będziesz nosić. Takie życie. Na wędki musi patrzeć. Jak trochę podrośnie, to i w trąbę dostanie z tego. Ty jesteś najlepszym tatą na świecie. No, patrz rybie hitać. Ja. Słuchajcie, to musicie zobaczyć. Mówiłem chłopakom wczoraj, idźcie sprawdzić łódki, bo padało, tą trzecią łódkę poszłem, opróżniłem z wody, bo tam przecieka wodę trochę, tą co żeśmy holowali, to 30 wiader z niej wylałem, a popatrzcie się na to, to jest nasza łódka, Roberta,
i moja, co pływa na niej, jest trochę wody. Baniak pływa, popatrzy się na Maćka i Toniego łódkę. Wszystko po prostu w wodzie. Jego sonda, wszystko jest w wodzie. Pudełko pływa. Chłopak się załamie. Maciek się nie załamał, powiedział, że jest okej. Maciek z samego rana. Właśnie wykuwamy z samego rana silnik. Robert silnik rozgrzewa. Także pierwszy taki cały dzień dla nas, żeby ryby połapać po tym polowaniu. Za 15:09. O, to mi się trochę pomyliło. Trochę zaspaliśmy. Trochę żeśmy zaspali, ale jest mgła, jest pochmurnie, także tu z rybami nie ma problemu. Tak wygląda nasz obóz z łódki. Widzicie, tam nasza chata, Toni stoi. Mięso nasze jeszcze wisi, bo jeszcze nie przylecieli. Po nie mieli wczoraj przylecieć, dalej wisi. Dobrze, że słońca nie ma. Tu jak widzicie, blacha Williams. To jest jedna z najlepszych blach, którą do tej pory używałem, jeżeli chodzi o szczupaki i sandacze. Ale bardziej na szczupaka jest ta blacha, na dużego szczupaka. Jak widzicie, no nie wiem jaki to jest rozmiar tej blachy. No ale jest hak, kotwica z tyłu jest porządna taka. Także zobaczycie, co się będzie działo na to. Dobra. Łapię na tą samą blachę firmy Williams, tylko że po prostu jest trochę szczuplejsza od mojej. Także wędkę, którą używam, sprzęt. Wędka Aglistek, to robisz ten Shakespeare, to jest 7x7 stóp, to jest 2 metry 10 cm, coś takiego, z korkiem, jak widzicie, kołowrotek chiński PC Foom, czy jak tam się tak nazywa. Tanie kołowrotki, ale muszę powiedzieć, że są naprawdę bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakość. Nie miałem z tym problemu, nie są drogie, tam $70. Plus podatek, tam dajmy 80, ale jestem zadowolony z niego. Chyba ma 10 łożysk, także jest w miarę dobry na tą wodę. Robert miał uderzenie, akurat za gdzieś się zauważyli. Dosłownie upłynęło może 2 minuty. Sami widzicie, wyspa jeszcze jest za nami nasza. No i Robert ciągnie, ja muszę zwinąć. Niestety trudno jest z kamerą w ręce, ale jakoś sobie dam rady. Blacha idzie akurat po górze. Ja swoją zwinąłem. Robert ciągnie. Prawdopodobnie. Co myślisz? Szczupak. Szczupak, tak? Nie za duży. Łapiemy na krótkie wędki na łódce, bo łapiemy w stylu trollingowym, także tak jest najłatwiej. Później można stanąć łódką, porzucać blachą czy tam. Malutki. No, malutki to on nie jest, ale. O. Ale boi się nas. Musi się trochę zmęczać. No, podbieraka nie wziąłem, ale damy sobie radę. Stalkę złapię. Ale w dwie wargi się złapie wasze. W dwie wargi? Ładnie chodzi. Głęboko właśnie to jest to, że nie schodzi. Tu nie jest tak głęboko. Może jest 3-4 metry głębokości. Tak jak mówiłem wcześniej, najgłębszy punkt tego jeziora to jest 12 metrów.
wszystko żeśmy znaleźli. I jeszcze co zapomniałem dodać, to też plecionkę. Na plecionkę łapie i wędka, tak jak mówiłem, Shakespeare Agris, tak się nazywa. Przepiękne wędki, nie są drogie, a żeby się złamać, jeszcze nigdy w życiu mi się nie złamała. Jest dosyć taka solidna i jeszcze co chciałem dodać, to że po prostu ten kij, jak sami widzicie tutaj, to jest medium. Jak to mówią, medium action. No tu Piotruś właśnie coś mu uderzyło. Mały sandacz. Ciągnie. Malutki, ale jest. Ja mały sandaczek. Mają takie ciemne kolory, dlatego że ta woda jest taka ciemna, brązowa praktycznie. Zapiął się konkretnie za wszystkie trzy. To jest najgorsze właśnie, jakby się... Malutki, ale jest. Chcę pokazywać. No nie. Trzeba dać chleb, słodycze, bo już jest głodny. A, już kiełbaski wyglądają, a Andrzej, chlebek się... No już jest głodny, nie wiem jak wy. Czyżby kolejne branie się zaczyna? Znowu tak delikatnie ruszył szczytówką. A chyba zaś coś tam się bawi, tak, bawi się. Ja ci powiem, ta kiełbasa była dobra. Chyba będę musiał wziąć po wodę. Ale tak żeście mnie zagadali, że mi prawie wędkę wciągnęło do wody. A Domin jeszcze tak ładnie stał, że normalnie aż mi się morda cieszy, że nie mam zera. Chyba to za tego grilla. Domin wyśmiewał. Mówiłem ci za grilla, za to, że byłeś ładny. Taki fajny chłop. Ładny, popatrz, prawie z metr ma, ty. Ja. Metrowy. Czekaj, muszę sobie podbierać, wiesz? Ja wam powiem, prawie z metr ma. Bez niczego, ale patrzcie jaki ładny, zdrowiutki. Naprawdę te karpie tutaj są piękne. Piękna płoć, pamiętacie to, ja? No i co, jedziemy, Domin. Teraz co? Teraz ja, drugi. Dosłownie zarzuciłem drugi, no, a nie, to chyba mi ściągnę. Ja ci wyściągnę. Nie, to jest branie. To było branie na długą wędkę. Dosłownie zarzuciłem wędkę, odwróciłem się i już ping-pong był pod tym. To musiał chyba z lotu. Tam jest branie. Zaciął mu ta wędka. A coś ci się tutaj porobiło, poplątanie z zaplątaniem, ja? Dam radę. Ja? Poradzisz sobie? Domin, patrz, już mam to. Oje. Yeah. Już to mam, panie. O, ten jest też fajny. Ale był łapczywy jak my na tego grilla, Domin. Normalnie. Ja tak się zastanawiam, bo ja przed chwilą czwartego karpia wyciągnąłem, nie? I no. Tak się zastanawiam, co ty mi cegłami rzucasz pod wędki, czy teraz, czy co ty robisz? Szczęście mnie szybko opuściło i drugi zestaw przy zarzucie urwany. Nie wiem o co kaman. Załodowiec. Ale powiem wam, porażka. Ja wam... Czekaj, muszę haka założyć. Ja wam powiem, zrobimy tylko ten, tak na szybko, nie przeszkadza mu, ile sprężyn mu zostało, to później na fajat. Muszę nowego haka założyć, bo już jestem bez haczyków. O, ja myślałem, że tymi cegówkami już ciepiesz, chłopie. Bo to co chwilę... jedna poleciała z całym zestawem. Ja wam powiem, wiecie dlaczego te karpie tak zaczęły brać? Mi? Widzicie co tu stoi? Tu? I widzicie czego nie ma? One tak samo potrzebowały coś zjeść, tak samo jak ja, Domin i po kolei Adi i syn od Adika. Tak, my pojedli to i karpie jedzą. Szkoda, że nie umiem. Następnym razem Adik będziesz ty gotował, to będą ci brały. Dobry. Adi! Ja mam takie coś, wiesz, jakbyś chciał nachytać ryb, nie, to nie bier wętek, my to ci nałapiemy, bez wętek, nie? Ja nie
przyjechał jak... chytać ryby. Ja... To przyjechał tak i nosy siedmi. Tyś już jest czerwony aż normalnie, patrz, od tej bluzy chyba. A jagoduś! Czyżby branie, czyżby branie, czyżby branie? O, coś tu wygina szczytówką, wygina... Tu jest taki malutki przesmyk, no troszeczkę tam większe bajorko, ale zobaczcie jak się lasy tutaj spaliły. Te pożary, co żeście słyszeli w Kanadzie, konkretne pożary, cały dym szedł na Amerykę. Wszystko spalone. Myśmy to widzieli właśnie z samolotu, ale tutaj te miejsce, gdzie podpływamy, to są konkretne duże szczupaki. A ma coś malutkiego. Sandacz. Może sandacz. Ja ci już podałem na kamerę, że nagrywała, to żeś wyłączył. Ja tam nic nie naciskałem, dopiero później nacisnąłem. To było, żeby nie nagrywać, ale nie wiem, czy dobry guzik nacisnąłem, czy nie. Ja mam szczupaka chyba. Ja chyba też. O, puścił. Miałem takiego dużego szczupaka, po prostu się nie nagrał. Możeśmy kamerę nie wypuścić. O, i się ładnie odpuścił. Widzisz? Tak się wypuszcza. Tak by było nice. No zobacz, wygiął tą stalkę. Przy samej łódce uderzył. Ale nice! Ale mocno! Ale mocno! Ale duży szczupak. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Przy samej łódce tak uderzył. Pięknie. Ale bestia. Ładny jest. Takiego właśnie żeśmy nie nagrali, co nie zaczęliście. Zobaczcie co on robi. Tu normalnie biorą jeden po drugim. Ale ładnie wyskoczył. O. Zielona blacha. Co to jest? Meps? Czy co to jest? Nie, yeah, meps. Coś pięknego, akcja za akcją dosłownie. Chłopacy będą załamani. Możesz go podnieść trochę? No, możesz, po prostu go wypiął. Nie. Yeah. Robert, znowu uderzenie. Sandacz. Sandacz, tak. O, szczupak może być. Szczupak, ale idzie taki jakoś... No bo tak się zaczepił, no tak jakby... Baby one. Gdzie jestem po całym baby. Dosłownie w 10 minut mamy chyba z, nie wiem, z 12 ryb. Weź go Robert podnieś. Zobacz, dużo liczes tu jest chyba, znowuż mam dużo liczy. Piałek właśnie na nich jest. No, Piotrek coś strzelił, sandacza chyba. Sandacz matki. No taki średni, nie jest taki malutki. Spokojnie można go wziąć do jedzenia. To jest mniejsze są jeziora, to one tutaj takie duże nie rosną. 27 inczy. Takie ładne kolory. Piękna ryba. Ja tu największego zapałem 27 inczy miał. Cali. Nie, 27 cali. No ale w centymetrach to jest? Centymetra. Parę? Dwa fity 60 coś centymetrów, 65 centymetrów bym powiedział. Ja, bo one tu tak nie rosną takie duże. Po pierwsze tu jest za zimno. One takie nie, w ogóle to jest po prostu taka sandacz, ale taka inna odmiana sandacza. Oni tu mówią, że to kuzyn europejskiego sandacza jest. Ten w Kanadzie. Ale na jeziorze łapiemy, na tych dużych jeziorach Ontario, Huron i Erie, to tam łapiemy konkretne sandacze, takie jak właśnie jak w Polsce, ale że tu tak na północy jest, że na północy tak jest, to po prostu nie rosną takie duże. Tylko dlatego, że mniejsze jeziora jest. Nie, ja myślę, jeziorach są większe. Ale zobacz, pojedziesz na wszystkie inne jeziora i tak samo nie łapiesz takich dużych, dużych, dużych. Tylko w granicy takie właśnie 70 cm największe chyba. To jest właśnie to, że... No tu ja się nie dziwię, jak to tak zimno jest, zawsze wiesz. Bo tu tych małych rybek
to jest sporo, nie? Bo tu okonia jest naprawdę dużo. Plus tych innych małych szczupaczków, czy tam sandaczy małych. Przecież wtedy, co sandacza tego dużego złapałem, to miał 3 sandacze w środku. O, ale uderzył ładnie. Kanibale po prostu, nie? Jak nie mają co innego, co zjeść. Znowu następny sandaczek. Będzie dzisiaj zupka rybna. To jest to, że fajnie się właśnie haczą tak. Nie trzeba kombinować. No, przepiękne są te kolory, to normalnie to wszystko to jest przepiękne tutaj. Bardzo ładne ryby. Ciemne takie z góry, jak widzicie, grzbiety bardzo czarne. Takie zielonkawe. Piękne kolory. Złotawe może. Złotawe nawet, no. Ale tu ma taki bardziej zielony. Ja i sprawdzimy go. Adik! Pudło! Trzeba mieć pojęcie o rybach, pamiętaj o tym! No, pierwsze pudło dzisiaj, widzowie, pierwsze pudło. Aha, jakbyście się pytali, Adik nic nie złapał. I tak właśnie to ma być. Nic. No ja tylko dodam, bo już nie wytrzymałem, nie? Nie wytrzymałem. Pamiętacie, to jest ta sama woda, co Adiczek się chwalił i dosłownie siedział tu po drugiej stronie 5 metrów i na spławiki. Jaki tyś napławikowiec, Andrzej, jesteś? Jaki ten? Popatrz, ja ci pokazał klasę. Dosłownie 5 metrów, Domin może tu pokaże, może to siedzimy no, tutaj dosłownie to naprzeciwko. A teraz siedzi Borok, taki pod tym parasolkiem, pada ten deszcz i pada. On czeka na tą rybę, żeby mi dać popalić. I chyba wyszło tak, że te federowcy zostaną, a te spławikowcy co? Adi, weź se spławiki, lepiej zrobisz, ja ci powiem. Andrzej, branie na żywo. Chyba pobrał. No chyba popuszczę ci już. Nie, idzie do góry. Jeszcze idzie Andrzej. Andrzej, siedzi. Głupcy mają zawsze szczęście. Nie zawsze wyciepną na te szpetne miejsca. A ja potem nie mam ryby. Patrz jak wybija. Malutki jest. No, sam raz chyba do wypuszczenia. A no, to nie ma sensu. Takie 45 trzeba wypuszczać. Nice, się wyczepił pięknie. Tu akurat właśnie w tej zatoce co jesteśmy, to silnik wyłączony, łapiemy na spinning po prostu. Jest łatwiej, ciszej. Nie przeszkadza to tak za bardzo. Trochę roślin, to w miarę dobrze, bo dla szczupaka to jest idealne miejsce, żeby go złapać. Właśnie żeśmy wrócili z naszej zatoki. Będziemy trollować z powrotem do trollowania. Dali żeśmy im tam spokój na chwilę. Też na dzisiaj. Nie
przyjemna pogoda, co? Zero wiaterku. Na ryby perfekt, słońca nie ma. Słońca nie ma, pochmurna pogoda. Chyba sandasz, wiesz? Ładny. Widzisz, nie trafił. Blachę uderzył, się kotwicą z boku. Dlatego tak ciężko szedł. Dobrze, mu oko nie rozwaliło. Piękna ryba, co? Z tej wyspy, do tej wyspy. Chciałem, żebyś ładnie mógł nagrać wideo. Nie jest mały. Coś większego. Idzie pod łódką. Musi być szczupak. Patrz, 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 patrz. Uj, ładny. Ładny, ładny. Piękne kolory, jak mi to się podoba. W kotwicy ładnie. Ale ma karczycho. Trochę krwawi. Łyknął tą kotwicę. Uskoczy z wody? Liczne. Brzuszek napełniony cały, zobacz. Nie. Już na zimę się szykuje. Ładnie, teraz do kolego odpiąć, chyba trwawi trochę. Rybka odczepiona. Muszę ją doprowadzić do siebie, bo trochę mi zajęło, żeby wyciągnąć tą kotwicę. Ale powinien być ok. No i puściłem Kacpra na moje miejsce, żeby też sobie wyciągnął rybę. Udostępniłem mu sprzęt. Potem przyjdź, wujek ci pokaże, jak się robi zestawy, żeby brały, wiesz? Andrzej wypuszcza prawie w trakcie, bo też złowił. No i pięknie, Kacper zakończy dzisiaj rybą. Tatę wypunktowałeś. To jest najważniejsze. Nie chcesz iść do wody. Te siatki są, wiesz, ciulate. Musimy kupić te z gąbką, bo raczej z tą taką gąbką, znaczy nie gąbką, tylko gumą. Bo zawsze się zaczepi ten kaper. Ja mamy te gumowane i też się to zaraz. Też się chyci, ja? Jak mam ta płetwa rozwalona, to się chyci. Na to nie poradzisz. Pomalutku, Kacperku. Nie hamuj ten, bo urwiesz żyłkę. Nie hamuje się, po to jest hamulec, żebyś nie hamował tym. Dobre, na razie. Narka. Na razie. Pomalutku, Kacper, bo ja ci zaraz pomogę podebrać. Tata, pójdź co obejrzeć, jak syn ryby to. Może się coś nauczyć. Może się czego nauczysz w życiu. Twój nowy podbieraczek. Podbierak wędkarza to się nazywa, nowego Kacpra. I jest ryba, pięknie. No i Kacper, mogę ci powiedzieć, gratulacje. Złowiłeś piękną rybę. Ja myślałem, że zaplątała się żyłka w ich silnik. Plecionka. A okazało się, że była duża ryba po prostu. Oni chłopcy stanęli, żeby się rozplątać. A tu kurczę, duża ryba. Na pewno szczupak. Robert, jakbyś mógł jeszcze tą wędkę twoją wziąć na bok. Ale idzie dnem jak... Jak kotwica. No. Albo bokiem go blacha zahaczyła i tak ciężko idzie. Ale nie, bo widzę jak ryj chodzi. Pysk.
ładny. Ładny, ładny. Jednak ta blacha to jest coś innego, co? No, ale też głęboko. Jeszcze mnie to. Daj mu się zmęczyć trochę. Troszkę mniejszy niż ten poprzednio, ale... Ale też blisko. Blacha odhaczona, miałem trochę problem go odczepić, bo łykają głęboko. Ale nie skaleczył się tak aż bardzo. O, poszedł. Ładne sadaczko. Ten już jest większy. Piękna ryba. Aż zasłoniesz. Piękna ryba jest. O, teraz. A tutaj nasza pomędziczka. Prawie pod drugim brzegiem, no. A jak wysoko celowałeś te choinki? Tak może milimetr nad choinkami.